Dzisiejszy film kieruję głównie do mężczyzn, choć uważam, że warto, aby i kobiety się z nim zapoznały. Materiał ten będzie poświęcony łagodnemu rozrostowi prostaty, a przede wszystkim naturalnym sposobom, jakich można się podjąć, aby powstrzymać ten niepożądany proces, a być może, że nawet go odwrócić. I uważam, że tu rola kobiet wbrew pozorom jest bardzo duża. A to dlatego, że my mężczyźni raczej nieco mniej interesujemy się zdrowiem i często to właśnie kobiety mobilizują nas do różnych działań, stąd jestem przekonany, że zdobycie przez panie wiedzy w omawianym zakresie pomoże niejednemu mężczyźnie. Zapraszam do oglądania. Na początek dwa słowa o tym, czym jest łagodny rozrost prostaty, w skrócie zapisywany jako BPH. Otóż jest to stan chorobowy, w którym, jak sama nazwa wskazuje, dochodzi do powiększenia gruczołu krokowego, czyli prostaty. Powstaje on na skutek zwiększenia liczby komórek, z których zbudowany jest wspomniany gruczoł. Jednak tu od razu podkreślam, że nie są to zmiany o charakterze nowotworowym, a mówiąc bardziej precyzyjnie, łagodny rozrost gruczołu krokowego nie jest rakiem, a nawet nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka prostaty. Przyczyna rozrostu prostaty nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Jednym z czynników, które może być odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest zbyt wysoka aktywność hormonów płciowych. Mam tu na myśli zarówno testosteron, a konkretnie jego aktywną formę, czyli dihydrotestosteron, a także estrogen. Hormony te łączą się z receptorami, czyli pewnymi miejscami zlokalizowanymi w gruczole krokowym. To z kolei wyzwala rozrost komórek prostaty i powoduje jej powiększenie. Natomiast jest to tylko jedna z głównych hipotez, o pozostałych nie będę wspominać, ponieważ nie ma to znaczenia dla wydźwięku niniejszego filmu, a jednocześnie nie chcę Państwu przynudzać, operując skomplikowanym nazewnictwem i procesami, jakie zachodzą w organizmie. To, co jednak wiadome, to to, że choroba ta towarzyszy starzeniu się i postępuje wraz z wiekiem. Szacuje się, że łagodny rozrost prostaty dotyka około co drugiego mężczyznę w wieku powyżej 50 roku życia. Oczywiście, problem ten występuje również u osób młodszych. Jeśli już wiadomo, czym jest łagodny rozrost gruczołu krokowego, to teraz chciałbym powiedzieć kilka zdań o tym, jakie może on powodować objawy. Tu dodam jeszcze, że są one spowodowane głównie tym, że powiększona prostata uciska cewki moczowe, którymi transportowany jest mocz. Co więcej, może dochodzić też do zaburzenia działania tak tzw. mięśnia wypieracza moczu, czyli mięśnia, który jest odpowiedzialny za usuwanie moczu znajdującego się w pęcherzu. Do najczęstszych objawów rozrostu prostaty możemy zaliczyć przede wszystkim częstomocz, czyli częste oddawanie moczu. Dodatkowo wielu mężczyzn ze wspomnianą chorobą zmaga się z nekturią, czyli koniecznością oddawania moczu w nocy. Tego typu epizody mogą występować 3-4 krotnie w ciągu nocy, a w niektórych przypadkach nawet i częściej. Niejednokrotnie obserwuje się też gwałtowne parcie na mocz i zwężenie strumienia moczu, czasem do tego stopnia, że mocz oddawany jest wręcz kroplami. Ponadto zdarza się, że oddawaniu moczu, czyli mikcji, towarzyszy pieczenie i ból. Jeśli mowa o objawach rozrostu gruczołu krokowego, to warto też wspomnieć, że niekiedy może wystąpić bezwiedne wyciekanie moczu z cewki moczowej pod koniec jego oddawania. Dodatkowo pacjenci ze wspomnianą dolegliwością zgłaszają również trudności z rozpoczęciem mikcji, a także uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego po oddaniu moczu. Jednocześnie należy też zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach nieleczony rozrost gruczołu krokowego może być przyczyną różnego rodzaju powikłań i komplikacji zdrowotnych, Mam tu na myśli przede wszystkim zwiększenie ryzyka wystąpienia zakażenia układu moczowego i rozwoju kamicy moczowej. W skrajnych przypadkach może dojść też do krwiomoczu i rozwoju niewydolności nerek. Co więcej, wspomniana choroba może zaburzać funkcje seksualne i prowadzić do impotencji. Jednak, tak jak już wcześniej wspomniałem, rozrost gruczołu krokowego nie powoduje raka prostaty. Jak Państwo widzą, rozrost prostaty jest stanem, który może skutecznie obniżyć jakość życia i dać się we znaki. Dodatkowo, gdy nic nie zrobimy z tą sytuacją, to dolegliwość ta może przybierać na sile i spowodować wspomniane powikłania. Stąd uważam, że warto działać zawczasu i sięgnąć po pewne naturalne metody, które mogłyby zatrzymać ten niekorzystny proces, lub nawet go w pewnym stopniu cofnąć. Oczywiście, jeśli chodzi o terapię rozrostu gruczołu krokowego, to do dyspozycji mamy też leczenie farmakologiczne i leczenie operacyjne. Jednak, tak jak wspomniałem, jeśli to możliwe i uzasadnione, to w pierwszej kolejności stawiam na naturalne rozwiązania, tym bardziej, że w porównaniu do niektórych leków stosowanych w omawianym problemie, Naturalne metody zwykle nie wywołują działań niepożądanych i o tych metodach chciałbym teraz właśnie opowiedzieć. Aktualny stan wiedzy, mam tu na myśli wyniki badań naukowych, które zostały opublikowane w 2021 roku, pokazuje, że bardzo ważnym składnikiem w przypadku rozrostu gruczołu krokowego jest witamina D. Eksperci jednoznacznie zauważyli, że stosowanie witaminy D spowodowało korzystne zmniejszenie wielkości prostaty, jak również złagodzenie objawów towarzyszących wspomnianej chorobie. Uważają oni, że takie działanie witaminy D wynika m.in. z jej silnych właściwości przeciwzapalnych, a także wpływu na aktywność różnych genów, które mogą być zaangażowane w rozwój tego schorzenia. Zapewne zastanawiają się Państwo, ile stosowano witaminy D. Otóż uczestnicy badań otrzymywali 50 tysięcy jednostek witaminy D3 co dwa tygodnie przez 6 miesięcy. Oczywiście różnych schematów suplementacji witaminą D może być o wiele więcej. Wszystko zależy od tego, jaki jest nasz wyjściowy poziom witaminy D w organizmie i jak nasz ustrój reaguje na suplementację. W przypadku niektórych osób wystarczą stosunkowo niskie dawki, aby uzyskać i utrzymać prawidłowe stężenie witaminy D, a u innych osób ilość przyjmowanej witaminy D. Powinna być wyższa. Osobiście jestem zwolennikiem stosowania od 2 do 10 tysięcy jednostek witaminy D dziennie, ale tak jak wspomniałem, konkretna dawka powinna być dostosowana do konkretnego przypadku. Tu dodam jeszcze, że taką skuteczność działania odnotowano nie tylko w tym jednym przytoczonym badaniu, została ona potwierdzona w wielu innych pracach naukowych, czyli wniosek jest następujący. Suplementacja witaminą D to pozycja obowiązkowa w przypadku rozrostu gruczołu krokowego. Jak dowodzą naukowcy, cennym składnikiem diety w przypadku powiększonej prostaty jest również cynk. W wielu przeprowadzonych doświadczeniach ich autorzy zauważyli, że podobnie jak w przypadku witaminy D, dostarczanie wysokich ilości cynku spowodowało zmniejszenie rozmiaru prostaty, a także redukcję objawów związanych z tym schorzeniem. Badacze sugerują, że taki efekt jest spowodowany tym, że cynk, poprzez wpływ na pewne enzymy, hamuje przekształcanie testosteronu do jego aktywnej formy a także zapobiega wiązaniu się testosteronu z receptorami znajdującymi się w gruczole krokowym. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ, tak jak mówiłem na początku filmu, łączenie się testosteronu z tymi miejscami może prowadzić właśnie do rozrostu prostaty. Sprzymierzeńcem gruczołu krokowego jest również likopen, czyli związek biologicznie aktywny, którego głównym źródłem pokarmowym są pomidory, a przede wszystkim przetwory pomidorowe w postaci zupy, sosu, przecieru i koncentratu pomidorowego. W kilku swoich filmach mówiłem o tym, że dostarczanie wysokich ilości likopenu zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty. Jednak jak dowodzą dane naukowe, likopen ma też zastosowanie w przypadku omawianego rozrostu gruczołu krokowego. Dotarłem do jednego z badań, w którym naukowcy podawali pacjentom ze zdiagnozowanym rozrostem prostaty likopen w ilości 15 mg dziennie przez 6 miesięcy. Okazało się, że u osób z grupy placebo doszło do postępu w powiększeniu gruczołu krokowego. Jednakże u osób stosujących likopen takie niekorzystne zmiany nie nastąpiły. Co więcej, wśród osób spożywających likopen doszło do istotnej poprawy zdrowia, jak chodzi o złagodzenie objawów chorobowych. Porcję 15 mg likopenu, o których mowa w badaniach, można oczywiście dostarczyć w formie preparatów. Jeśli jednak ktoś chciałby połączyć pożyteczne ze smacznym, to już mówię, ile trzeba byłoby spożyć przetworów pomidorowych, aby dostarczyć taką ilość. Te 15 mg likopenu to np. około 2,5 łyżki koncentratu pomidorowego, 1,5 szklanki soku pomidorowego, 1 szklanka zupy pomidorowej lub około 4 pomidory. Gdy mowa o składnikach odżywczych, które mogą wspomóc zdrowie prostaty, to warto też wspomnieć o kwasach tłuszczowych omega-3, a konkretnie o kwasie dokozaheksenowym w skrócie DHA, nie kwasie nowym, w skrócie EPA. Są to związki, których naturalnym źródłem są tłuste ryby morskie, w tym np. dziki łosoś i sardynki lub olej z wątroby dorsza. W jednej ze swoich prac naukowcy zaobserwowali, że dodanie omega-3 do standardowego leczenia farmakologicznego przynosi o wiele lepszy efekt terapeutyczny niż stosowanie samych leków. To tylko pokazuje, że jeśli zdecydujemy się na przyjmowanie leków lub po prostu okaże się to koniecznością. To i tak warto pamiętać o naturalnych rozwiązaniach, które mogą zwiększyć skuteczność ich działania. Dla osób zainteresowanych dodam, że we wspomnianym przeze mnie doświadczeniu podawano łącznie 900 mg omega-3, które były podzielone na 3 dawki w ciągu dnia. Taką suplementację prowadzono przez 6 miesięcy. Analizując literaturę naukową, można dojść do wniosku, że dobrym rozwiązaniem jest również sięganie po cebulę i czosnek. Badacze zaobserwowali, że spożywanie tych warzyw, było związane z mniejszym aż o 35% ryzykiem rozwoju rozrostu gruczołu krokowego. Z kolei w innej pracy eksperci zauważyli zmniejszenie wielkości prostaty po spożyciu ekstraktu z czosnku. Oczywiście mowa tu o osobach zmagających się z rozrostem gruczołu krokowego. Co więcej, autorzy badania stwierdzili mniejszą częstotliwość oddawania moczu, jak również odnotowali poprawę, jak chodzi o szybkość jego przepływu. To tylko potwierdza, że czosnek może być cennym elementem diety osób zmagających się ze wspomnianą chorobą. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszą prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl/ukośnik-dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Na liście produktów o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego znajduje się też palma sabałowa. Jest to roślina pochodząca m.in. z Ameryki Północnej, której owoce rdzenni mieszkańcy tego kontynentu stosowali w leczeniu problemów z układem moczowym i rozrodczym. Szereg opublikowanych badań jednoznacznie dowodzi, że stosowanie ekstraktu z owoców palmy sabałowej spowodowało zmniejszenie objawów u pacjentów z łagodnym rozrostem prostaty. Dla przykładu odnotowano zredukowanie częstości oddawania moczu w nocy i poprawę przepływu moczu choć tu podkreślam, że palma sabałowa nie przyczynia się do zmniejszenia rozmiaru samej prostaty. Korzystne działanie palmy sabałowej wynika m.in. z tego, że związki w niej zawarte hamują aktywność niejednokrotnie wspomnianego już przeze mnie enzymu, który przekształca testosteron do jego bardziej aktywnej formy. Co więcej, składniki obecne w tej roślinie sprawiają, że gruczoł krokowy mniej chętnie wyłapuje testosteron i estrogen. Tu jako ciekawostkę powiem, że wyciąg z palmy sabałowej jest stosowany w niektórych preparatach skierowanych właśnie dla osób z łagodnym rozrostem prostaty. Przy czym co warto podkreślić, preparaty te w odróżnieniu od innych leków nie wywołują działań niepożądanych. Kolejnym surowcem roślinnym, który jest dla nas dość egzotyczny, ale może być pomocny w przypadku rozrostu prostaty, jest kora śliwy afrykańskiej a dokładnie ekstrakt przygotowany na jej bazie. Jak dowodzą wykonane badania, mężczyźni stosujący ekstrakt z śliwa afrykańskiej bardzo często zgłaszali poprawę w zakresie złagodzenia objawów choroby. Dla przykładu wykazano zmniejszenie częstotliwości oddawania moczu w nocy o 19%, wzrost przepływu moczu o 23% a także zmniejszenie objętości zalegającego moczu w pęcherzu o 24%. Co istotne, podobnie jak w przypadku palmy sabałowej, nie odnotowano skutków ubocznych stosowania tej rośliny. Dane te tylko potwierdzają, że w produktach naturalnych, w tym w produktach roślinnych, drzemie naprawdę wielka moc, z której dobrze jest korzystać, przynajmniej w pierwszym rzucie i gdy choroba jeszcze nie jest w zaawansowanym stadium. Jeśli jednak podchodzą Państwo sceptycznie do roślin dość mało znanych na tej chwilę w Polsce i pochodzących z odległych obszarów geograficznych, to mam dobrą wiadomość. Korzyści zdrowotne można też osiągnąć, stosując ekstrakt z korzenia naszej rodzimej, poczciwej pokrzywy. W jednym z przeprowadzonych badań naukowcy zaobserwowali zmniejszenie objawów towarzyszących rozrostowi gruczołu krokowego u aż ponad 80% pacjentów. Ponadto w innym doświadczeniu odnotowano korzystne obniżenie poziomu cząsteczek prozapalnych, takich jak białko ceraktywne, w skrócie CRP, i zwiększenie aktywności przeciwutleniającej krwi, na skutek stosowania ekstraktu z korzenia pokrzywy zwyczajnej przez pacjentów z omawianą chorobą. Poprawa w zakresie analizowanych parametrów to również pewna cegiełka, która przekłada się na zdrowie prostaty. Innymi produktami, którym również warto poświęcić chwilę uwagi, są pestki dyni i olej z pestek dyni. Badania przeprowadzone w Azji pokazały, że stosowanie oleju z pestek dyni spowodowało poprawę jakości życia mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego. Odnotowano też m.in. zwiększenie przepływu moczu. Podobnie w literaturze naukowej istnieją poważne przesłanki, które sugerują, że również spożywanie samych pestegdyni może przynieść poprawę zdrowia wśród osób z rozrostem prostaty. Przy okazji pozwolę sobie wspomnieć, że na moim kanale znajdą Państwo film poświęcony właściwościom zdrowotnym pestegdyni. Zachęcam do jego obejrzenia, ponieważ uważam, że warto zapoznać się z tym, jaki korzystny wpływ na nasze zdrowie ma ten produkt a przede wszystkim zachęcam do ich regularnego spożywania. Dobrym elementem walki z rozrostem gruczołu krokowego jest również redukcja masy ciała przez osoby zmagające się z nadwagą i otyłością. Wynika to z tego, że nadmierna masa ciała sprzyja rozwojowi i progresji tej choroby, stąd warto mieć świadomość, że zrzucenie kilku zbędnych kilogramów może przynieść znaczącą poprawę zdrowia. W tym materiale jednak nie będę mówić o tym, w jaki sposób zdrowo się odchudzać, jeśli interesuje Państwa temat skutecznego odchudzania, to na moim kanale znajdą Państwo kilka filmów z tego zakresu. Jak Państwo widzą, przyczyną wielu uciążliwych objawów ze strony układu moczowego u mężczyzn może być łagodny rozrost prostaty, jednakże temu problemowi w wielu sytuacjach można zaradzić stosując wspomniane naturalne metody. Oczywiście, gdy podane przeze mnie objawy się nasilą, warto skonsultować się ze specjalistą, aby jednoznacznie zdiagnozował ich przyczynę. Uważam, że przedstawione przeze mnie sposoby na złagodzenie objawów, a nawet na zmniejszenie rozmiarów prostaty nie są szczególnie wymagające i każdy z Panów może bez większych problemów wprowadzić je w życie. Myślę, że warto po nie sięgnąć, ponieważ objawy rozrostu prostaty potrafią przykrzyć naszą codzienność, a szkoda zdrowia, aby się z nimi zmagać. A jeśli Panie oglądają ten film, to będę wdzięczny za przekazanie tych informacji swoim mężom, ojcom, dziadkom czy też synom, Wierzę w siłę sprawczą, pani, która wiem, że niejednokrotnie potrafi zmobilizować mężczyzn do działania, aby zadbali oni o swoje zdrowie. I tym akcentem chciałbym podziękować za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.